tak naprawdę chyba najzdrowszy człowiek jest taki, który jest troszeczkę wielowaki. Czyli potrafi się śmiać, potrafi być poważny. Jak trzeba, potrafi być stanowczy. No i uważam, że taki chyba człowiek jest najzdrowszy. Taki, który potrafi sobie tym, jakby potrafi się poruszać w tej przestrzeni, w której ma różne emocje. To jest chyba najzdrowszy człowiek. Takie życie jest też ciekawe po prostu, nie? No bo ono jest wtedy właśnie po prostu jest wielorakie. Było tylko jednolite, byłoby nudne. Na bazie tego, ile ja przeszedłem w życiu, że ta wielorakość, ona ma znaczenie po prostu. Po pewnym czasie zaczynasz ją po prostu doceniać, nie? Jeśli ktoś żyje tylko i wyłącznie w szczęściu, przez całe życie jest szczęśliwy, no szczęśliwy w sensie jakby wszystko ma, wszystko dostaje od życia, jest cały czas szczęśliwy, to niewiele się nauczy od życia. Tak samo też w drugą stronę, jeśli ktoś dziennie będzie smutny, on też nie ma dostępu do pozostałych części, to też nie jest dobre. Albo ciągle wściekły. Albo ciągle jest zezłoszczony na przykład, no. Więc myślę, że najzdrowszy człowiek to jest taki, który wewnętrznie potrafi doświadczać po prostu tych różnych emocji, potrafi ich, no po prostu nie boi się ich może, wie, że one są i że pojawiają się w różnych momentach i po prostu, no jeszcze w takim stanie medytacji, to sobie wtedy obserwuję jeszcze wewnętrznie, że są jakieś, że jestem, a okej, okay, tu jest jakiś smutek, tu jest jakaś radość, tam widzę, leży sobie spokój na parapecie na przykład, tego typu rzeczy, więc... Więc myślę, że ta wielorakość, i to tak naprawdę chyba ta wielorakość daje po prostu taką radość życia, chęć życia i tak naprawdę chyba przez to dusze chcą inkarnować właśnie przez to, że tu jest wielorakość tych uczuć, że tu jest tak naprawdę, i to tak jest rzeczywiście, że poprzez to, że my tu inkarnując fizycznie, możemy doświadczać tak wielorakości uczuć, to dusze chcą po prostu inkarnować. Bo to jest coś, co jest po prostu takie wow dla takiej duszy, która jest w takiego pewnego rodzaju bardziej jednostajnej energii, kiedy jest w duchowości, nie? To jest wszystko takie bardziej stabilniejsze, powiedzmy spokojniejsze. Nie ma tam takich skrajności jak tu. To jest tak jak ludzie chcą iść na roller coaster, nie? No bo jest, bo jest jazda i bo jest zabawa, nie? Bo jest wesołe miasteczko. Więc te dusze, jak tutaj inkarnują, to jest podobnie. Siedzisz sobie w takim domku, jest spokojnie, wszystko jest super, wszystko jest poukładane, do wszystkiego masz dostęp, wszystko jest, wszystko, czego potrzebujesz, masz zaspokojone. No ale kurde, coś trzeba też tak porobić po prostu, nie? Może odkryć, nie? Dowiedzieć się czegoś może więcej. No i wtedy tutaj właśnie ta możliwość, że my tak jesteśmy skonstruowani jako istoty ludzkie, że jest ta emocjonalność, jest to ciało, jest to wszystko, to właśnie przez to dusze chcą inkarnować tutaj, nie? Że mogą sobie tego wszystkiego po prostu doświadczać, że to jest takie odkrywcze, nie? Jest to takie zupełnie nowe.